Maruś, jesteśmy po sparingu z Pniówkiem. Sparing wygrany, a jak ty go ocenisz? Na pewno warunki do gry dzisiaj nie sprzyjały obu drużynom, ale cieszymy się, że kolejny mecz na 0 z tyłu. Wygraliśmy 1-0 i na pewno trzeba jakieś pozytywne wnioski z tego meczu wyciągnąć. Jesteśmy po ciężkich treningach, ale to nas nie zwalnia od tego, żeby dała z siebie 100% na boisku. No właśnie, jak wygląda z waszej perspektywy to granie sparingów w pełnym wymiarze czasowym, bo właśnie tak jak wspomniałeś, biorąc pod uwagę ten okres, w którym się znajdujecie obecnie. Nie, myślę, że wiadomo, dzisiaj gramy dwa sparingi, każdy gra praktycznie cały mecz i myślę, że takie sparingi są wskazane, że trzeba spróbować wybiegać te 90 minut, dać, jak to się mówi, z wątroby i myślę, że każdy z chłopaków dzisiaj dał z siebie maksa. Dzisiaj obchodzisz urodziny, jakie życzenia? Przede wszystkim pytam o te życzenia sportowe. Na pewno, żeby zdrowie dopisywało, żeby nie było kontuzji tak jak w tamtej rundzie i żeby Tychy się utrzymały w pierwszej lidze. Trenerze, za nami ten sparingowy dwumecz z Pniówkiem i z Polonią. Czy jest trener zadowolony z postawy zawodników w tych spotkaniach? Znaczy ja powiem tak, cieszę na pewno to, że jest zero z tyłu. W drugim spotkaniu podobało mi się, że młodzi naprawdę, wielu młodych zawodników dawało sobie radę. Była bardzo fajna organizacja gry, zaangażowali naprawdę serce. Wiadomo, że niejednokrotnie tych umiejętności brakuje. Brakuje centymetrów, też kilogramów u tych młodych chłopaków, tak, bo grali przeciwko seniorom, ale cieszy mnie, że oni podejmują tą rękawicę. W pierwszym meczu na pewno popełniliśmy kilka błędów i to mnie boli, że tam było za dużo doświadczonych zawodników, żeby popełnić takie błędy i dopuścić do sytuacji jakie podbramkowe, jakie stworzyła sobie drużyna przeciwna. Mamy przed nami dużo pracy, ale na pewno cieszy to, że jest coraz więcej spotkań, w których gramy do zera. Ja nie gram na pewno w tych spotkaniach typowo pod wynik. Dzielę te jedenastki zawsze na, staram się dwie równe, albo jedną mocniejszą, drugą słabszą. No ale widzę, że oni jednak podejmują rękawice i w każdym spotkaniu walczą. To jest fajne, że uczą się organizacji gry i przede wszystkim odpowiedzialności za piłkę na boisku, tak? Ta lista kontuzjowanych zawodników no nie jest krótka, a dzisiaj wygląda na to, że dołączył do niej Bartek Rutkowski. No to chyba nie ułatwia trenerowi pracy. Na pewno nie, no szczególnie, że nas jest zaledwie 18 zawodników, a w tym jest jeszcze trzech naprawdę bardzo młodych zawodników, którzy jeszcze nie są gotowi na walkę i grę w seniorach, także no wierzę, że gdzieś ciężką pracą plus to, że gdzieś dbamy o nich, o rehabilitację, że będą w stanie szybko dojść do siebie i wrócić na to zgrupowanie, kiedy lecimy do Turcji, tam będą już w pełni sił. Cały czas w zespole jest testowanych kilku zawodników. Czy można powiedzieć już, czy może też powiedzieć, kiedy ta kadra już będzie zamknięta? Nie ma co panikować na razie. No, jeżeli mamy wydać jakąś złotówkę w klubie, to chciałbym na tą złotówkę popatrzeć 4 razy. Tego jestem nauczony i chcemy wydać ją naprawdę, kiedy będziemy w 100% pewni, że ona będzie dobrze zainwestowana. Mamy jeszcze dużo czasu. Czyli ligę zaczynamy za ponad miesiąc. Mamy jeszcze zgrupowanie w Turcji, wszystkich można zobaczyć. Mamy tam naprawdę fajne 4 spalingi, o których ja już wiem. Także zrobimy wszystko, żeby naprawdę być na koniec, wzmocnić jeszcze ten zespół 2-3 zawodnikami, żeby mieć tą kadrę naprawdę 18-19 zawodników plus 4 bardzo młodych.